Nowe ceny mięsa. Kilogram boczku będzie kosztować o 60 zł więcej, schabu o 250, a łopatki o 150 zł. Cena wołowiny bez kości wzrasta o 156 zł, a z kością o 114. Cena kurcząt będzie wyższa o 96 zł za kilogram. Ceny wędlin. Najmniej rośnie cena kiełbasy parówkowej o 72 zł, zwyczajnej o 114. Kilogram szynki kosztować będzie o 440 zł więcej. Jak już informowaliśmy, z dniem 1 lutego wzrastają urzędowe ceny środków produkcji, w tym także środków do produkcji rolnej. Cena ciągnika Ursus C330M będzie o 455 tysięcy zł wyższa. 100 kg saletry amonowej będzie kosztować o 1250 zł więcej. Mieszanka paszowa dla tuczników T1 drożeje o 1900 zł za 100 kg. Na kolejnych planszach pokazano wzrost dochodów i świadczeń. Na początek wynagrodzenia. Upoważnia się zakłady pracy do podwyższenia z dniem 1 lutego wynagrodzenia każdego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy o 6 tysięcy zł miesięcznie. W jednostkach sfery budżetowej od 1 lutego bieżącego roku wypłacany będzie dodatek w wysokości również 6 tysięcy zł miesięcznie dla każdego zatrudnionego. A oto podwyżki przewidziane w tym roku dla emerytów i rencistów. Emerytury i renty pracownicze, bez względu na datę ich przyznania, z dniem 1 lutego podwyższone zostają o 3200 zł. Osoby, które przeszły na emeryturę lub rentę do końca 1983 roku, otrzymają ponadto od 1 marca waloryzację przeciętnie 3400 zł oraz od 1 września w ramach rewaloryzacji średnio 1900 zł. Osoby, którym przyznano świadczenia w latach 1984-86 poza dodatkiem w wysokości 3200 zł, otrzymają od 1 marca w ramach waloryzacji średnio 3400 zł oraz jeszcze jeden dodatek 1300 zł w tym samym terminie. Od 1 września drugą część tego dodatku kolejne 1300 zł.
Osoby, którym przyznano świadczenia w minionym 1987 roku, poza dodatkiem w wysokości 3200 zł, otrzymają jeszcze dwie raty dodatkowej kwoty 1300 zł od 1 marca i tyle samo od 1 września. Z dniem 1 lutego następuje podwyżka zasiłków rodzinnych uzupełniających dochody z pracy. Przy dochodach na osobę w rodzinie do 7000 zł zasiłek będzie wypłacany w wysokości 7500 zł, a więc wzrasta o 5000. Przy dochodach od 7 do 9000 zł na osobę o 4200. Jeśli dochód na jedną osobę wynosi od 9 do 11 tysięcy złotych, zasiłek będzie podwyższony o 2600 zł. W przedziale dochodowym od 11 do 13 tysięcy złotych na osobę zasiłek rośnie o 1100 zł. Dla rodzin o dochodzie na osobę przewyższającym 13 tysięcy złotych, podwyżka zasiłku wyniesie 700 zł na jedną osobę. W tym samym terminie, co podwyżka cen detalicznych, podniesione zostają ceny skupu produktów rolnych. Za kwintal żyta rolnicy otrzymają 1200 zł więcej, a za 100 kg pszenicy 1500 zł więcej. O 2300 zł rośnie cena skupu rzepaku, a o 270 zł buraków cukrowych. Już od 2 stycznia tego roku dostawy żywca wołowego i wieprzowego objęte są nowymi, podwyższonymi cenami. O 115 zł większe są wypłaty za kilogram żywca wieprzowego i o 92 zł wołowego. Od 1 lutego litr mleka skupowany będzie średnio o 19 zł i 22 grosze drożej.